Ponad 100 osób otrzymało w tym roku stypendium starosty powiatu wejherowskiego. Brane pod uwagę były dobre wyniki w nauce, co najmniej dobre oceny zachowania oraz osiągnięcia na arenie ogólnopolskiej lub międzynarodowej. Działalność naukowa, szkolna, artystyczna czy sportowa to bowiem dodatkowe kryterium. Młode osoby to mieszkańcy powiatu wejherowskiego. W gronie laureatów znalazło się 75 uczniów oraz 35 studentów. Uczniowie, którzy odebrali stypendium z rąk starosty Gabrieli Lizius, to młodzież utalentowana w wielu dziedzinach. Łączna wartość wszystkich dotacji stypendialnych to 95 tysięcy złotych. Uroczystość wokalnym występem uświetniła Klaudia Szmidt. Z wszystkich stron i strumieniami płynie.